Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Znów będę Wam opowiadał o freak fightach, czyli sportach walki. Już niedługo, 31 sierpnia, będziemy świadkami wielkiego wydarzenia, bo wtedy na Stadionie Narodowym odbędzie się wielka gala Fame MMA. No i teraz, ostatnio właśnie była konferencja. Powiem Wam szczerze, że trochę się pośmiałem, oglądając tych wszystkich bohaterów. Tomasz Adamek również dobrze bawił się na tej konferencji. I tak, będzie kilku bohaterów tego odcinka. Najman, Adamek, Kasiusz, Heiser. Działo się na tej konferencji. Zaczynam od Adamka i również Kasiusza. Oczywiście Tomasz Adamek moim zdaniem nie pasował do tych two face, no bo wiadomo, że Kasiusz jako człowiek, który bierze udział w takich wydarzeniach, był jak ryba w wodzie, a Tomasz Adamek co jakiś czas śmiał się na tej konferencji. No i to trochę było przykre, że mistrza byłego, tak legendarnego boksera musieliśmy oglądać na takim wydarzeniu. Ja jednak zdecydowanie wolałem te momenty, gdy Adamek przed wielkimi walkami tylko po ważeniu stawał woko w oko z przeciwnikiem, a nie musiał na konferencji tak siedzieć i po prostu na te zaczepki Kasiusza odpowiadać. Też był taki moment, kiedy pojawił się cesarz freak fightów, prawdziwy showman, Marcin Najman. I tutaj się zgadzam z Adamkiem, że ten były pięściarz idealnie pasuje do tej roli, gdy właśnie były uczestnik Warsaw Shore, plus do tego pięściarz Adamek, siedzą sobie, rozmawiają, dyskutują, nagle pojawia się no prawdziwy showman, bym powiedział, taki człowiek, który wcielił się w rolę takiego, no dzisiaj, kiedyś na dworach królewskich byli tacy błaznowie, którzy jakby zabawiali króla. No i można powiedzieć, że Marcin Najman w pewien sposób jest takim showmanem i nas, pasjonatów sportu, zabawia, daje prawdziwy show. I w ogóle jak pojawił się na scenie, no to stwierdził, był zbulwersowany tym, co tutaj Adamek robi, powiedział, gdzie Adamek powinien pójść. Również był zszokowany obecnością Heisera i także dowiedzieliśmy się o tym, że Marcin Najman powróci do Federacji Fame MMA. Najprawdopodobniej na tej gali zawalczy z jednym ze współwłaścicieli, czyli popularnym bokselem. Powiem Wam szczerze, że podoba mi się to, że cesarz freak fightów powróci tutaj i także zawalczy na tej gali, gdzie zobaczymy Adamka, Diablo Włodarczyka, Kasiusza, czy również Heisera. Ale mimo tego, że zarówno Adamek, jak i Diablo to są nazwiska bokserskie, legendy, ale jednak Marcin Najman zrobi show. Oczywiście większe show robi, gdy pojawia się jako taki wodzirej, jako taka osoba, no ma, można powiedzieć, gadane, no i zapewnia dużą oglądalność na takich wydarzeniach. Jeżeli, no, ciekaw jestem, jak ta walka będzie wyglądała, no bo wiadomo, że Marcin Najman 4 lata temu, w 2020 roku, na jednej z gal Fejmu, wtedy, no, między innymi właśnie Kasiusza tak nieładnie sprowadził do parteru
no i został zdyskwalifikowany, miał już nie walczyć, walczył później w Cloud MMA, ale jak widać powraca do tej federacji i znów zawalczy. Ogólnie to wielkim wydarzeniem, bym powiedział, to byłby występ Heizera. Ja powiem wam szczerze, że ten 39-letni dziennikarz, prezenter, no nie pasuje w ogóle do tego wydarzenia. Ja byłem szokowany, gdy się dowiedziałem, że ten właśnie reporter, który kiedyś był znany z tego, że do programu Dzień Dobry Bardzo TVN przygotowywał fajne materiały, tym zasłynął. Później został jednym z prowadzących. Ale wiadomo, gdy w TVN-ie zmieniła się pewnego rodzaju władza, jeden dyrektor odszedł, pojawiła się dyrektorka, która jakby nie do końca w swojej wizji widziała Filipa Heizera, przestał być prezenterem, a wiadomo, mieszkanie w Hiszpanii kosztuje, kredyty, no i te sprawy, to wszystko sprawiło, że minął czas i jednak ten dziennikarz zdecydował się wejść do świata freak fightów z pewną misją, ale o tym za chwilę. Pamiętamy ten wywiad u Wojewódzkiego i Kędzierskiego, gdzie między innymi właśnie Filip Heizer mówił o tym, że nigdy w życiu nie trafi do freak fightów, ale jak wiadomo, każdy ma swoją cenę, albo można tak powiedzieć, że w pewnym momencie zmienia się punkt widzenia i jednak nie można mówić nigdy, nigdy, albo po prostu raczej czasem niektóre sprawy warto przemilczeć, no bo jak wiadomo, zawsze dany materiał zostanie nam przypomniony. No i tutaj mieliśmy ten wywiad, jakby, no człowiek jest zmienny, no jednak Filip Heizer zmienił zdanie i postanowił wejść do freak fightów i tam mogliśmy się dowiedzieć, że no, będzie walczył za około 1 000 000 zł, tak nieoficjalnie, choć możemy w ostatnim czasie się dowiedzieć, że może zawalczy za 600-700 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że ta cena tego dziennikarza skusiła do tej do walki. No ostatnio też tam walczyła była uczestniczka Top Model, Mariana Schreiber, która oczywiście także Heizera skrytykowała, także walczyła tam dziennikarka, która się nazywa najlepszą dziennikarką sportową. Pewnie wiecie, kogo mam na myśli. Więc jak widzicie, do tego świata jakby influencerów wchodzą aktorzy, no bo mieliśmy Fabiańskiego, mamy teraz dziennikarza, ale powiem wam szczerze, że moim zdaniem Filip Heizer nie powinien walczyć w freak fightach. Ta konferencja ogólnie była komiczna, no bo w pewnym momencie Kasiusz tak się zagalopował, że zaczął Mateusza Borka jakby no proponować mu to, żeby również wziął udział w freak fightach, ale raczej wątpliwe jest, żeby między innymi organizator gal bokserskich, dziennikarz, no zdecydował się na coś takiego. Jednak moim zdaniem aktorzy, prezenterzy nie pasują do tych wydarzeń. Raczej moim tak uważam, że Filip Heizer z Gimberem przegra, z tym influencerem, no bo zobaczyłem umiejętności, jakie Heizer prezentuje. Jednak no, szybkości tutaj nie było, to nie za fajnie wyglądało, gdy prezentował te swoje umiejętności, ale jak wiadomo, jest nazwisko, dziennikarz, prezenter, jakby szukają nowych twarzy do tej federacji, do walk, tutaj ryzykuje, pewnie zagra swoją rolę w stylu, tak jak to zrobił raper i aktor znany. Heizer to samo zrobi, zarobi swoje i już zawalczy jedną, dwie walki i zniknie z tego świata. Jeszcze brakuje tego, żeby jacyś politycy zaczęli walczyć. Mi się wydaje, że to do tego zmierza. Powiem wam szczerze, że to mi się nie podoba. Przy okazji, gdy Filip Heizer nagle w pewnym momencie, gdy była ta konferencja, gdy Marcin Najman tam się pojawił, powiedział nam, dlaczego zdecydował się walczyć w freak fightach. Oto ten, nie wiem, czy nazywać go w tym momencie byłym prezenterem, byłym dziennikarzem, stwierdził, że ma pewnego rodzaju misję. Ostatnio napisał książkę
I także przyznał się do tego, że no, był po tej ciemnej stronie, że zbłądził, że był w nałogu. W związku z tym chce być pewnego rodzaju takim drogowskazem, chce przestrzec młodych ludzi, że jakby no, nie można iść w stronę narkotyków, że chce w ten sposób swoich widzów, którzy oglądają ten świat, że nie powinno się iść tą drogą. Heiserowi udało się wyjść z tego dołka, no i to jest jego misja w Freak Fightach. Jestem ciekaw, co ogólnie o tym sądzicie. Ja powiem wam szczerze, tak jak mówiłem o tym, że to było w pewnym sensie ciekawe, że na przykład piłkarze czy siatkarze wchodzili do tego, do Freak Fightów, że chcieli, jakby szukali nowego wyzwania, adrenaliny po zakończeniu kariery, jakby chcieli dalej być w tym treningu, przy okazji zarabiali dobre pieniądze, chcieli wejść na wielki stadion. Tutaj Tomasz Adamek, który jest milionerem, wiemy o tym, że ma 4 domy, między innymi 12 mieszkań, więc pieniędzy mu nie brakuje, ale chęć zawalczenia na stadionie narodowym ponownie, plus do tego bycie dalej w treningu, to wszystko jakby spowodowało, że powrócił, że dalej chce być tym freakfighterem, ale tak jak mówię, nie pasuje do tej konwencji, tych takich konferencji. Również uważam, że jednak aktorzy, politycy, obecni aktorzy, dziennikarze nie powinni do tego wchodzić tutaj do walki w oktagonie. Tak jak powiem wam szczerze, gdy usłyszałem, Heiser będzie walczył na najbliższej gali Fame MMA, będzie walczył z Gimperem, to sobie pomyślałem, jakieś jaja, niesprawdzona informacja, jakiś fake. No ale potem sprawdzam szanujące się portale sportowe, plus do tego jeszcze te celebryckie, plotkarskie, no i jednak to się okazało prawda. Później te wyznanie Heisera, to wygląda tak, jakby po prostu to była taka postać filmowa. Wierzysz, że jakby to było, no tak jak powiem, to wszystko wygląda, jakby to wszystko było zaplanowane. Weźmiesz udział tutaj w Freak Fightach, tutaj przedstawimy taką historię, nagłośnimy, byłeś uzależniony, lepiej się to sprzeda, będziesz miał taki motyw, powalczysz, zarobisz, później zrezygnujesz. To powoli tak zaczyna wyglądać, jak to ma miejsce w wrestlingu. No dokładnie w tych walkach amerykańskich często większość tych walk jest wyreżyserowanych i to no jakby można powiedzieć zmierza do tego tutaj u nas. Powiem wam szczerze, tutaj już wielokrotnie u mnie na kanale opowiadałem, że gdy w latach 90. często właśnie na kablówkach, zarówno w niemieckich stacjach, w RTL-u, Sacie, czy także innych programach, mogliśmy właśnie zobaczyć z niemieckim komentarzem, bądź także angielskim, potem na Eurosporcie, potem Polsat dopuszczał właśnie takie wrestlingowe gale. No to ja to zwykle uruchamiałem, jak nie było żadnej tam transmisji piłkarskiej czy koszykarskiej, tenisa. No po prostu były takie momenty, bo to jeszcze były takie czasy w latach 90., że no nie mieliśmy meczów piłkarskich od poniedziałku do niedzieli, codziennie masę różnych lig transmitowanych. Bardziej futbol był świętem. W związku z tym czasem nie było nic ciekawego w telewizji, w związku z tym tak dla jaj, dla rozrywki oglądało się takie gale wrestlingowe, można było się pośmiać i tam właśnie były takie jakby takie starcia na słowa. Dwie osoby, mikrofon, był ten ring i nagle pojawiał się jeden Hulk Hogan i jakiś drugi i w tym momencie kłócili się, albo była walka między dwoma zawodnikami, nagle pojawiał się ten trzeci, robił taką groźną minę i wyzywał kolejnego na pojedynek. I coś w tym stylu teraz Marcin Najman robi, cesarz Freak Fightów. Mamy
niedługo walka właśnie Kasjusza z Adamkiem. Ci dwaj panowie razem się rozmawiają ze sobą. Takie starcie face to face i nagle Marcin Najman pojawia się jako taki showman i robi prawdziwy show. I od razu zarówno Adamek, jak i Kasjusz, można powiedzieć, już te światła, reflektory nie są na nich, tylko show im skradł właśnie między innymi cesarz Freak Fightów. No i to jest to samo, co było właśnie na tych galach wrestlingowych. Widać, że zarówno Boxel, jak i Gola naoglądali się w latach 90., bo chyba z podobnego są rocznika, co ja, za dzieciaka oglądali te gale, usiedli sobie. Musimy coś wymyśleć. Zobacz, te KSW jest tak popularne. Box już nie. W jakiś sposób młodych ludzi przyciągniemy. O, zobacz, wrestling, pamiętasz, jak to oglądaliśmy? Zrobimy coś takiego, ale będziemy brać tutaj celebrytów, aktorów, jakichś takich influencerów. Zobaczysz, to się sprzeda. No i widzicie, to się zaczęło sprzedawać. Na samym początku było tak, że tylko influencerzy, raczej celebryci, osoby z pierwszych stron gazet, może nie celebryci, ale bardziej osoby sportowców, których szanujemy, oni się nie decydowali, odmawiali, nie ma żadnej ceny, mówili nie będziemy. Gdy to się stało coraz bardziej popularne, coraz większe sumy, jak widzicie, zaczęli się po prostu niektórzy łamać. I między innymi Adamek, Diablo Włodarczyk, piłkarze, Świerczewski, Rzeźniczak, Kosowski, również, nie Kosowski, tylko Kosecki, Augustyniak, byli strongmeni, Pudzian Junior. I tak można byłoby wymieniać, siatkarze, Bartman i teraz, i aktorzy, to dziennikarze, no to jest szokujące, dziennikarka. To, że była uczestniczka Top Model, żona, polityka, no to już powoli to zaczęło być, no, dziwić, ale jak widzicie, organizacja Fame rozwija się, jest jeszcze Cloud, coraz więcej tych organizacji, coraz większe pieniądze. No to zaczęło, wiadomo, dobra kasa, można kilka mieszkań kupić. Przyciąga emerytowanych sportowców lub dziennikarzy, którzy są na zakręcie. Więc jak widzicie, dużo młodzieży to ogląda, dobrze się to sprzedaje. Jakby jestem ciekaw, czy doczekamy takich czasów, że będą tam politycy. No moim zdaniem jednak już to powinno zostać na takim etapie, gdy tutaj walczą influencerzy, celebryci, plus do tego byli sportowcy, piłkarze, siatkarze, bokserzy, pięściarze. Do tego momentu, gdzie byli jakby sportowcy, chcą się sprawdzić. A to już jest przesada, gdy prezenter, dziennikarz nagle na zakręcie jest. No jednak miał niedawno prowadzić po wznowieniu kolejny program. To nie wypaliło. W związku z tym decyduje się na udział w czymś takim i do tego z dodatkową misją, tak w stylu takim amerykańskim. No to mi się nie podoba. Powiem wam szczerze, jakbyście mnie zapytali pół roku temu, rok temu, nawet dwa miesiące temu, takie dostałbym pytanie, że Heiser wystąpi w Free Fightach. No w życiu bym w to nie uwierzył. To w tym momencie powiem wam szczerze, że ja bym się nie zdziwił, gdyby za pół roku wojewódzki, kędzierski, no nie wiem, czy wszyscy jacyś inni znani, szanowani dziennikarze, gdyby im kosmiczną sumę zaproponowali, zgodzili się, to już bym się nie zdziwił. Po tym właśnie jak Filip Heiser zdecydował się wziąć udział w gali freakfightowej i do tego dodał jeszcze ciekawy wątek, można tak powiedzieć, od razu mieliśmy takie wyznanie, jego taką spowiedź. Oczywiście tradycyjnie Marianna Schreiber uaktywniła się i tutaj wypowiedziała się na temat Heisera.
w ostatnim czasie właśnie popularna Marianna lubi zabierać głos w różnych sprawach. Krytykowała Annię Lewandowską, teraz właśnie tutaj Heizera. Wiadomo, będzie się klikać, będzie się działo. Jedno jest pewne, na tej właśnie konferencji zapowiadającej tą galę, no mieliśmy komedię i no mieliśmy niezłe jaja, no bo Marcin Najman o to zadbał, Kasiusz próbował być agresywny wobec Tomasza Adamka, wiadomo, że jakby jest skazany na porażkę. Adamek tutaj podchodził do tego na luzie, no bo jako emerytowany były pięściarz, 47-latek, bez problemu pokona właśnie tego byłego uczestnika Warsaw Shore. Z drugiej strony mieliśmy właśnie Heizera z misją, wcześniej mieliśmy Fabiańskiego, który można powiedzieć, że był pewnego, także był takim showmanem, grał Fame MMA, te trzy walki, to była sztuka, to był pewnego rodzaju jego performance, on tam zagrał Freak Fightera. Udało mu się to, dobrą kasę zarobił, teraz z misją idzie Heizer. Jestem ciekaw, z jaką misją następny dziennikarz, aktor przyjdzie do tego, no, do frików. Ciekawe, jak długo te gale będą na topie. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jeśli podobał się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie specjalnie dla Was skomentuję spotkanie Wisły Kraków w europejskich pucharach. Teraz jeszcze spojrzę na moje notatki, czy Wam o wszystkim opowiedziałem. Tak, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia u mnie na kanale. Hej.